W tym filmie chciałbym przybliżyć Ci pojęcie ciągu, a dokładniej ciągu liczbowego, czyli co to takiego są ciągi liczbowe. Ciągi liczbowe. Więc ciąg to jest, można by powiedzieć, uporządkowana lista liczb. No i teraz może na przykładzie wyjaśnię, co mam na myśli. Więc po pierwsze, ciągi mogą być skończone lub nieskończone. Znaczy ta lista, możemy myśleć o listach, które zawierają skończoną lub nieskończoną liczbę elementów. I zacznijmy może od ciągów skończonych. Powiedzmy, że ciąg czteroelementowy. Czyli to ma być lista czterech liczb, przy czym kolejność jest ważna. Wobec tego mamy pierwszą liczbę, na przykład 1. No i musimy, powiedzmy, że sobie wymyślimy taką regułę, że dodajemy 3 za każdym razem. Czyli będzie 1, 4, 7, 10. No i ma być 4 elementy, to jest dosyć. No i to jest przykład tego, co to jest ciąg czteroelementowy, czyli ciąg czteroelementowy. No i chciałbym jeszcze tutaj podkreślić może różnicę między ciągiem a zbiorem, też różnicę w notacji. No, jeżeli używamy takich nawiasów klamrowych, czyli to oznacza zbiór, którego elementami są cztery elementy, 1, 4, 7, 10, i w zbiorze kolejność wypisania tych elementów jest bez znaczenia, czyli to jest to samo co zbiór 4, 1, 10, 7. Natomiast w ciągu kolejność ma znaczenie i to nie jest to samo co ciąg 4, 1, 10, 7. No? Mimo że zbiór wyrazów tych dwóch ciągów jest ten sam, to one występują, te liczby, w innej kolejności i to są różne ciągi. No i notacją używaną dla ciągów jest, powiedzmy, zwykle się ciągi nazywa jakimiś małymi literami, tak jak funkcje zwykle nazywamy FGH, tak ciągi zwykle nazywamy ABC, powiedzmy, że mój ciąg niech się nazywa A. I tutaj ten indeks zwykle nazywamy K, L, M, I, powiedzmy, niech będzie K. Bierzemy to w taką klamerkę i tu wypisujemy zakres zmienności K, czyli u nas K się zmienia od 1 do 4. Tak, czyli to jest A1, to jest A2, to jest A3 i to jest A4. No i teraz moglibyśmy tutaj ten nasz ciąg, moglibyśmy zdefiniować wzór po prostu, jak otrzymujemy wyraz o numerze na przykład A2, A3, A4, dlatego że łatwo jest podać wzór na te kolejne wyrazy. Czyli taka definicja tego ciągu byłaby taka, że zamiast wypisania tego tak jawnie, tych wyrazów, moglibyśmy napisać ciąg AK od K równego 1 do 4, gdzie, i tutaj napiszemy, gdzie AK równa się, no właśnie, jaki jest wzór na AK, to jest, to dodajemy trójkę, prawda, ile razy, no K minus 1 razy, czyli A1 to jest 1, potem jest plus 3 razy K minus 1, prawda, A2 to jest 1 plus 3, A3 to jest 1 plus 2 razy 3 i tak dalej. No, aż do 4. Teraz, jak mamy taki wzór, to jasne jest, że właściwie myśmy tu zdefiniowali pewną funkcję, której dziedziną, prawda, są liczby od 1 do 4, czyli 1, 2, 3, 4, a wartościami, no to jest właśnie to a od k, tak? Czyli ta funkcja 1 to jest 1, 2 to jest, wartość 2 jest 4, 3, 7, 4, 10. Czyli właściwie taki skończony ciąg to jest nic innego jak funkcja określona na skończonym zbiorze, tutaj na zbiorze 1, 2, 3, 4. No i moglibyśmy zastosować taką notację bardziej funkcyjną. No ale ze względów tradycyjnych, prawda, zwykle ciągi oznaczamy w ten sposób, że ten argument jakby, numer wyrazu piszemy jako indeks, a nie w nawiasie. Dobrze, czyli to jest ciąg skończony. Oprócz tego możemy sobie myśleć o ciągach nieskończonych, czyli powiedzmy, znowuż pomyślimy o takim ciągu, powiedzmy pierwszy wyraz jest 3, no i za każdym razem dodajemy sobie czwórkę, czyli mamy 3, 7, 11, 15, 19. No i chcemy, żeby ten proces dodawania się nie kończył, no to zaznaczamy sobie tutaj, zwykle zaznaczamy to trzema kropkami, że ten ciąg się ciągnie w nieskończoność.
Na marginesie takie ciągi nazywamy ciągami arytmetycznymi, prawda? Różnica pomiędzy dwoma kolejnymi wyrazami jest stała, no ale to nie jest w tej chwili takie ważne. No i jakby wyglądała odpowiednia notacja tutaj? No to by było, powiedzmy, tym razem nazwiemy sobie ciąg B, ten indeks nazwiemy sobie n, czyli to jest bn i n nam się zmienia od 1 do nieskończoności. Prawda? No i podobnie jak poprzednio możemy tutaj wypisać sobie ten wzór na to bn, czyli mamy ciąg bn, n równe 1 do nieskończoności, gdzie bn, no jak jest tym razem, to jest 3 plus wielokrotności czwórki, 4 razy n minus 1. No i teraz, czyli tym razem mam funkcję, której dziedziną są wszystkie liczby naturalne, no a to jest jakby wzór tej funkcji, prawda? Czyli w takiej notacji bardziej funkcyjnej byłoby b od n równa się 3 plus 4 razy n minus 1. Czyli to jest taka jawna definicja wyrazów ciągu, ale wiele ciągów ma naturalną definicję trochę inną. I de facto, tak jak myśmy tutaj definiowali ten ciąg, że mówiłem, prawda, startujemy z jedynki i następne wyrazy powstają przez dodanie trójki. Tak? Czyli to było plus 3, plus 3, plus 3. I to nas prowadzi do takiej rekurencyjnej definicji ciągu, czyli może napiszmy tutaj rekurencyjna definicja ciągu. Znaczy, ta rekurencyjna definicja polega na tym, że nie podaje wzoru na wyraz numer k, tylko podaje, jak przejść od wyrazu o numerze k do wyrazu o numerze k plus 1, czyli jak mając wyraz 1, jak otrzymać wyraz następny. No i w tym pierwszym naszym ciągu, no to oczywiście muszę podać wyraz pierwszy, czyli tutaj by było tak, mam znowuż k równe 1 do 4, gdzie a1 równe 1, prawda? I ak równe, no właśnie, tak jak otrzymywaliśmy, mając ak, mając wyraz poprzedni, dodajemy do niego 3. Czyli mam a1, no jak chcę obliczyć a2, prawda? No to tutaj używam tego wzoru a2 równa się a1 plus 3, a1 już mam, czyli jest 4. Jak chcę obliczyć a4, to A4 to jest A3 plus 3, wcześniej muszę obliczyć A3 i tak dalej. Czyli ta definicja jest w pewnym sensie bardziej naturalna, ale też jest mniej wygodna, dlatego że jeżeli chcę policzyć A50 z tej definicji, no to muszę policzyć wszystkie wyrazy poprzednie. Tutaj po prostu wstawiam K równe 50, więc ta definicja jest wygodniejsza do obliczenia konkretnego wyrazu ciągu. No teraz jakby było tutaj w tym drugim przykładzie, ta definicja rekurencyjna byłaby taka, że bn, n równe 1 do nieskończoności, gdzie b1 równe 3 i bn równa się bn minus 1 plus 4. Prawda? Tutaj kolejne wyrazy powstawały przez dodanie czwórki. To były te ciągi. Na kolejne wyrazy tego ciągu powstawały przez dodanie czwórki do wyrazu poprzedniego.